Mamy jeszcze eukaliptusa, super do inhalacji, bardzo mocny zapach, ale kojarzący się z takimi cukierkami na gardło. Sosna, bardzo fajny, łagodny zapach, właśnie teraz ją tutaj kadzę z odrobiną mandarynki i trawy cytrynowej. No i mięta, mięta działa dobrze na wszystko, drenuje niesamowicie mocno nos przy zapaleniu zatok. Sosnę stosuję na co dzień, jak mam lekki katar. Mogę do niej dodać na przykład kolejne olejki, czyli troszeczkę mandarynki, patchouli to nie, ale mandarynki trawy cytrynowej albo pomarańczy. Najfajniejsza będzie z pomarańczą i z mandarynką. One mają słodkie zapachy. Trawa cytrynowa bardziej Was pobudzi. Także do takich ciężkich zapachów, właśnie jak sosna, czy drzewo herbaciane, które przypominają nam zapach opon i benzyny na stacji benzynowej, to najlepiej dodać sobie właśnie mandarynkę albo pomarańcze. Natomiast lemongrassa łączę z miętą, jak chce się orzeźwić rano i szybciej wstać, albo z eukaliptusem, jak zaczyna mi się katar. Lawenda też daje bardzo dobre efekty przy katarze. Razem z eukaliptusem, to jest bardzo mocny drenaż nosa, albo z miętą, to jest jeszcze mocniejszy drenaż nosa, a już w ogóle eukaliptus, lawenda i mięta. Trzy krople eukaliptusa, dwie mięty i na przykład dwie lawendy, to jest po prostu mocny zapach w całym pokoju, ale też mocne odkrztuszanie i wspomaganie wszelkich przeziębień. Mieszanka energetyzująca na bardzo chłodny i leniwy poranek. Na pewno olejek pomarańczowy albo mandarynkowy z trawą cytrynową. I do tego bym sobie jeszcze dodała troszeczkę sosny albo mięty. Tu mamy miętę, jest. Mięta Was ocuci rano, jak macie problem ze wstawaniem. A sosna będzie ciut łagodniejsza i wprowadzi Was w taki fajny nastrój, bez mocnego kopa energetycznego oraz mocnego pobudzenia. Także jak widzicie, to już to jest mój zestaw olejków eterycznych na całą jesień i zimę. W planach mam jeszcze dokupić geranium, cynamon. Gdzieś mi się w domu zapodział cynamon z anyżem, też naturalny, bardzo mocny. Ponieważ jak kupujecie na przykład w starej mydlarni olejki, to patrzcie na nakrętki. Białe oznaczają całkowicie naturalny produkt, a brązowe to już są jakieś domieszki chemiczne. Życzę Wam ciepłej jesieni i zdrowych inhalacji. Dzięki wielkie, Black and White Yoga, blogspot.com. Subskrybujcie, odwiedzajcie. Wrzucajcie własne sposoby na przeziębienia i poprawienie nastroju. Pa, namaste!